prezentacja Saab 9.3, model poliftowy, 2007 rok, zarejestrowany dokładnie w listopadzie 2007. Model poliftowy, 2 litry turbo, biopower i tutaj 175 koni, sedan i wersja Vector. Także dosyć poszukiwany temat na polskim rynku. Silnik czterocylindrowy, 2 litry turbo na łańcuchu. Dosyć dobra jednostka, tutaj biopower, czyli przystosowana do jazdy na etanolu. W Szwecji na paliwie 85 mamy wzmocnioną głowicę i gniazda zaworowe. Auto dysponuje mocą 175 koni, na etanolu mamy 210 koni. Tutaj mamy ten znaczek właśnie biopower. Silnik bardzo dobrze znosi instalację gazową, dlatego też jest lubiany w Polsce. Dobra jednostka na łańcuchu, oczywiście trzeba pamiętać o wymianie łańcucha, tutaj interwał to jest łańcuszka balansu, interwał to jest 180 tysięcy bodajże przewidziany przez producenta. My w każdym egzemplarzu, który sprowadzamy, sprawdzamy napięcie tego łańcucha. Generalnie najważniejsza jest kwestia łyżew prowadzących, które często po prostu pękają i przez to mamy rozciągnięty łańcuch ten balansu. Koszt wymiany rozrządu balansu to jest w granicach 1200-1400 zł w zależności od rodzaju rozrządu, od firmy tak naprawdę. Auto z dosyć fajnym przebiegiem, bo mamy 200 bodajże 5000, także nie jest to wysoki przebieg. Dosyć fajnie wyposażony egzemplarz, mamy elektryczny fotel, nagłośnienie Bose. No i Vector, czyli mamy ksenony, delikatnie niższe zawieszenie, 17-calowe felgi. Także naprawdę samochód prezentuje się bardzo, bardzo fajnie. Egzemplarz, jak widzicie, w czarnym kolorze. Czarny mój ulubiony, bo na czarnym wszystko widać. Generalnie Sabina w bardzo fajnym stanie, na bieżąco serwisowana, o czym później, jak będę pokazywał dokumentację auta. No co, przechodzimy do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Także zobaczymy, które elementy były malowane. Ja wiem, które były malowane w Polsce, były malowane przednie błotniki, były poprawiane. Ale zaraz pokażę, jak wygląda grubość powłoki lakierniczej na całym aucie. Mamy 110, czyli oryginał. Tutaj mamy drugi lakier, tylny błotnik. No i tutaj prawdopodobnie był poprawiany ten błotnik, bo często korodują te błotniki przy łączeniu ze zderzakiem i właśnie lakieruje się do przedłączenia, czyli tak jak widzicie w oryginale, zaraz zobaczymy, jak wyszły błotniki, które my żeśmy malowali. Drugi lakier były lakierowane tutaj na rancie, były oznaki korozji niewielkie, to jest też normalne w tym modelu. Maska, tak jak widzicie, lakierowana. Prawy przedni błotnik 140-160, no tutaj troszkę cieni wyszło, ale też jest lakierowany. Drzwi oryginał, drugie drzwi oryginał i pewnie kolejny błotnik też mamy malowany tak. Jak widzicie, no, na rantach będzie grubiej, ale to do 300-400 mikronów to naprawdę nie jest, że tak powiem, jakaś bardzo gruba powłoka, bo szpachla tak naprawdę to jest 600-700 mikronów, tylna klapa, tak jak widzicie, oryginał. Także mamy lakierowane tylne błotniki, przednie błotniki i maskę. Na tylnych błotnikach mamy miejscami po 300-350 mikronów, także mówię, no najprawdopodobniej była usuwana korozja w tych newralgicznych punktach, czyli tutaj właśnie na łączeniu błotnika ze zderzakiem, to jest norma w tym modelu, szczególnie ze Skandynawii, nie mówię o samochodach sprowadzanych z Francji, z jakichś ciepłych krajów, tam w tej korozji tak naprawdę nie ma. Dobrze, przechodzimy do wnętrza. Saab jest bardzo ciekawą propozycją generalnie. Auto twardsze, sztywniejsze, bardziej takie nastawione na sport. Tutaj mamy sześciobiegową skrzynię manualną. Także tutaj naprawdę taki samochodzik, jak ktoś lubi troszeczkę sobie poszaleć, to naprawdę bardzo fajne auto. No i też można bardzo łatwo podnieść moc w tym silniku i w tym samochodzie. Do auta mamy tradycyjnie drugi komplet kół. Felgi aluminiowe, 16 cali na zimę.
Opony, tak jak widzicie, praktycznie nowe, z kolcami. Warto sobie kolce powyciągać, bo opona naprawdę bardzo ładna. Mamy w aucie, mówię, nagłośnienie Bose. Tutaj w bagażniku jest subwoofer. Wnętrze Sabiny wygląda tak. Tutaj mamy ciemną tapicerkę z jasnymi wstawkami, typowy Vector. Trochę moich gadżetów. Tak wygląda fotel kierowcy, fotel elektryczny, bez pamięci, jeszcze wychodziły z pamięcią. Ale mówię, wersja całkiem nieźle wyposażona, mamy tempomat, mamy to nagłośnienie Bose, mamy podgrzewane przednie fotele, mówię, skrzynia manualna sześciobiegowa. Tutaj możecie sobie zobaczyć przez szybę, są znaczniki na głośnikach. Bardzo fajnie to gra, generalnie bardzo dobra jakość, także tutaj naprawdę fajna wersja. Jeżeli chodzi jest z tym nagłośnieniem, to naprawdę duży plus. Przechodzimy do dokumentacji auta. Do auta mamy komplet kluczy. Kluczyki w takim stanie raczej średnim. Można sobie obudowy zamówić nowe, nie jest to duży koszt wymienić. Mamy książkę serwisową. Tak jak widzicie, dosyć regularnie prowadzona. Olej wymieniany co roku, 8, 9, 10, 11, 12. A tutaj była przerwa, nie, tutaj mamy 13. Tutaj 14, 17, 18, 19 i ostatni serwis był wykonany w styczniu 2020 roku przy przebiegu 174. Także jak najbardziej wymiana oleju wskazana w tym samochodzie. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie poważnie zainteresowany autem, możemy zrobić wymianę oleju w cenie samochodu. Oprócz tego mamy bardzo dużo faktur do samochodu, tak jak widzicie. Tutaj faktura, która zawiera opony z 2018 roku Nokiana i to są opony letnie. My dwie opony wymienialiśmy, bo oczywiście jak to w Sabie przednia oś już te opony miała zjedzone. To jest przez to, że po prostu jest rozwijana moc w taki sposób, że po prostu ścina opony. Bardzo szybko tracimy przyczepność w tym samochodzie, nie jest równomiernie ta moc rozwijana. Tutaj kolejna faktura z 16 roku, jak widzicie, na 13 tysięcy koron. Także tutaj bardzo duży serwis. Nie tłumaczyłem tej faktury, także można ją przetłumaczyć i dowiedzieć się, co tutaj było robione. Także jest tej dokumentacji sporo do tego auta. Mówię, co trzeba w aucie zrobić, serwis olejowy. My z tego, co zrobiliśmy w samochodzie, to mówię, polakierowaliśmy dwa przednie błotniki, zmieniliśmy dwie opony. Dwie opony z przodu są dokupione przez nas i założone na przednią oś. Nokiany te z 18 roku są na tylnej osi. I był wyciek z pompy VAC-u. Ten wyciek został usunięty, także nie ma żadnych wycieków z silnika. Generalnie auto od spodu bardzo ładnie wygląda. Zaraz pokażę to na filmie, pojedziemy na stację, zobaczymy sobie Sabinkę od spodu. Cena tego auta będzie w granicach 24 tysięcy. Tutaj jeszcze każdy pyta, macie podłączenie do prądu, tak zwane szwedzkie wypasty. Jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia lakiernicze, no to mamy sporo uszkodzeń, takich odbitek na zderzaku przednim. Jakby ktoś był estetą, można by było sobie go polakierować. Maska nie wygląda źle, aczkolwiek też jakieś tam już drobne odpryski są. Generalnie na lakierze żadnych jakichś takich poważnych zarysowań, zadrapań nie ma, także nie ma za bardzo się też do czego tutaj przyczepić. Cena w granicach 24, 2007 rok listopad. Będzie auto wystawione pewnie 23 900, oczywiście po wszystkich opłatach, gotowe do rejestracji. Inaczej samochodów nie sprzedajemy i pamiętajcie, inaczej aut nie kupujemy sprowadzonych. Każdy samochód sprowadzony musi być opłacony, nie ma rozmowy, że auto ktoś sprzedaje do opłat, bo to jest tak naprawdę nieczysta gra. Granie fery i to jest niezgodne z prawem, przed tym uczulam. Kupujemy tylko i wyłącznie auta przygotowane do rejestracji i co najważniejsze, sprzedający musi sprzedawać auto na fakturę VAT marże i takie auto warto kupić, bo macie pewność, że kupujecie samochód od tego sprzedawcy, od którego tak naprawdę, który wam to auto pokazuje. Dobra, koniec ględzenia, lecimy na stację, zobaczycie sobie Sabinę od spodu, wygląda bardzo dobrze, także tutaj no nie będzie się za bardzo do czego przyczepić. Także wsiadamy i lecimy na stację. Zobaczymy sobie Sabinę od spodu. Jak już mówiłem, był usuwany wyciek z pompy VAC-u. Także jeszcze tutaj jakieś pewnie drobne zapocenie, jak widzicie, jeszcze jest.
to jakieś stary olej. Generalnie auto sprawdzone, przepatrzone przez mechanika. Najważniejszy element sprawdzony, czyli napięcie łańcucha rozrządu. No, podwozie bardzo ładne, jak widzicie po wahaczach. Wydech w bardzo ładnym stanie tutaj. Tam już korozja się zaczyna, osłony termiczne kompletne, osłony dolne kompletne. Sabina całkiem nieźle wygląda od spodu. Był drobny wyciek, ale został usunięty, także już tutaj wycieków nie ma. Tak się prezentuje podwozie Saba. Auto trafia do oferty, także zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.